rozporządzenie CPR określa zasady wprowadzenia materiałów i wyrobów budowlanych na rynek i w tej formie, w jakiej ona obowiązuje w dniu dzisiejszym, określenie wpływu środowiskowego poszczególnych materiałów jest niemożliwe, bo deklaracja właściwości użytkowych nie zawiera takich informacji. Największa zmiana, która wejdzie w życie po wprowadzeniu nowej dyrektywy CPR, będzie dotyczyła właśnie ujawnienia przez producentów materiałów budowlanych parametrów dotyczących wpływu na środowisko, włącznie z podaniem wskaźnika GWP, tak zwanego Global Warming Potential. Dzięki temu, czy to inwestorzy, czy deweloperzy będą w stanie korzystać z tych informacji, używać ich w swoich raportach ESG. Przede wszystkim rynek materiałów budowlanych w tym obszarze wpływu na środowisko będzie bardziej przejrzysty, bardziej czytelny. Nowy CPR wejdzie w życie jesienią tego roku, a obowiązek ujawnienia danych związanych z wpływem na środowisko materiałów budowlanych będzie obowiązywał producentów budowlanych od listopada 2025.